A to dlatego, że podobnie jak Alfa, którą widzieliśmy, zaprojektowano go, by był gruby jak Iggy Pop. Wewnątrz nie ma schowka ani wykładzin. Szyby mają grubość 3,5 mm, o 1,5 mniej od używanych w normalnych autach. Z wyjątkiem tylnych szyb, w których w ogóle nie ma szkła. Karbonowe wykończenia nie są polakierowane, co oszczędza 1,5 kg. Cała konstrukcja kokpitu waży mniej niż James May. Ozdoby są tytanowe, a nadwozie to zaledwie 5 paneli, co oznacza mniej kleju i śrub, by wszystko zmontować. Dzięki temu, mimo zestawu akumulatorów i dwóch silników, auto waży mniej niż Vauxhall Astra. To oczywiście czyni go oszczędnym i szybkim. Naprawdę szybkim. Obłędnie szybkim. Prędkość jest prawdziwą przyczyną, dla której zabrałem to auto do Belgii, bo znajduje się tutaj to miejsce. Spa. Najdłuższy i najdzikszy tor Formuły 1. Jak zrobili coś tak szybkiego? Zwolnię trochę i wyjaśnię, co tu się dzieje. Silnik elektryczny i spalinowe V8 pracują wspólnie, dając mi do dyspozycji 903 konie mocy. Jeździłem Bugatti Veyronem, które jest jeszcze mocniejsze. Ale Veyron ma napęd na 4 koła i waży więcej niż większość gór. Ten ma tylny napęd, a jakakolwiek masa pochodzi w nim z opływającego go powietrza. Jechałem pełnym gazem bolidem Formuły 1, ale tym nie mam odwagi. Powinni go nazwać twórcą wdów. Pedał gazu to włącznik nadprzestrzeni. Wciśnij go i znikniesz. A mimo to, nawet w taką pogodę pokonuje bez problemu zakręty. Jak to możliwe? Częściowo wynika to z faktu, że zrobiono go z rzeczy z przyszłości. A częściowo z tego, że jest mądry. Adaptuje się. Porusza, by przystosować się do otoczenia. Wraz ze wzrostem prędkości tylne skrzydło unosi się, by zwiększyć docisk. Ale powyżej 250 na godzinę znów się lekko opuszcza. W przeciwnym razie siła docisku powietrza byłaby tak duża, że mogłaby połamać zawieszenie. Jest też wydech współpracujący z tylnym dyfuzorem, tworząc obszar niższego ciśnienia, przysysający wóz do drogi. Felgi zrobiono ze stosowanego w wojsku aluminium. Tarcze hamulcowe z materiału, którego używano tylko do budowy rakiet kosmicznych Ariane. Pokryte są węglikiem krzemu. To najtwardszy materiał znany człowiekowi. Oczywiście poza wysuszonym batonem. Vitamix. Do tego jeździ na oponach specjalnie zaprojektowanych przez Pirelli. Wszystko to oznacza, że można mu ufać, wciskając gaz. This thing goes
To coś rozpędza się do 250 na godzinę, szybciej niż Golf do 100. 210, 25, 40, 50, 70, 305. A kiedy już taplasz się we własnych odchodach, robiąc dziwne grymasy, samochód zbiera się, by jechać jeszcze szybciej. Podam wam przykład. Silnik elektryczny wspomaga spalinowy, gdy ten nie pracuje z pełną mocą, na przykład podczas zmian biegów lub gdy wielkie turbosprężarki rozkręcają się. Najbardziej szalone jest dla mnie to, że McLaren wziął technologię hybrydową, stworzoną, by zmniejszyć wpływ silników spalinowych na środowisko, i użył jej do zwiększenia tego wpływu. To jak uzbroić farmę wiatrową, albo kupić statek Greenpeace'u i zamienić go w tankowiec. Przez lata auta praktycznie się nie zmieniały, ale to jest inne. Zmienia zasady gry. Otwiera nowy rozdział w historii motoryzacji. W mieście jest przyjazny środowisku, jak sklep ze zdrową żywnością. Na autostradzie jest wygodny i emituje tyle dwutlenku węgla, co zwykłe rodzinne auto. A na torze potrafi wyrwać dziurę w czasie. Osiągnięto to wszystko dzięki czemuś, co towarzyszy nam od wieków. Wybitnej brytyjskiej inżynierii. Możecie twierdzić, że brakuje mu pasji i talentu Ferrari i pewnie się z wami zgodzę. Ale pomyślcie o tym tak. To z pasji i talentu powstała krzywa wieża w Pizie. A brytyjska inżynieria stworzyła proste jak drut opactwo westminsterskie.